Szanowni Państwo, pozwólcie, że rozpoczniemy ceremonię inauguracji 6. Kongresu Politologii. Szanowni Państwo, z wielką dumą i nieukrytą radością witam Państwa w murach Uniwersytetu Łódzkiego, gospodarza 6. Kongresu Politologii. Dwa lata przygotowywaliśmy się do tego dnia, z każdym tygodniem intensyfikując nasze działania. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby było to dla Państwa, mam nadzieję, inspirujące i ciekawe wydarzenie. W tym miejscu chciałabym dodać, iż współorganizatorami 6. Kongresu Politologii jest Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych oraz Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Szanowni Państwo, w imieniu Kolegium Dziekańskiego Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, profesora Ryszarda Machnikowskiego, profesor Agnieszki Kisztelińskiej-Węgrzyńskiej, profesora Andrzeja Dubickiego oraz własnym witam. Witam na ceremonii otwarcia naszych szacownych gości. Pozwólcie Państwo, że przywitam profesora Rafała Materę, rektora Uniwersytetu Łódzkiego. Bardzo serdecznie witam panią profesor Katarzynę de Lazari Radek, panią prorektorkę Uniwersytetu Łódzkiego. Witam pana profesora Radosława Olszewskiego, prorektora Uniwersytetu Łódzkiego. Witam bardzo serdecznie panią profesor Magdalenę Musiał-Kark, prezeskę Polskiego Towarzystwa. Pani profesor jest prezeską Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i współorganizatorką kongresu. Witam bardzo serdecznie panią profesor Jolantę Itryk-Drabarek. Przewodniczącą Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk oraz współorganizatorkę kongresu. Witam bardzo serdecznie pana kanclerza Uniwersytetu Łódzkiego, pana Macieja Sysaka. Witam bardzo serdecznie zastępczynię pana kanclerza, panią Annę Rolczak. Witam bardzo serdecznie panią dziekan, panią profesor Alinę Wróbel. Dziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego w gościnnych murach Wydziału Nauk o Wychowaniu, a dokładnie w gościnnych murach Instytutu Psychologii będziemy także gościć z naszymi panelami. I would also like to invite Mr. Professor Pablo Oñate, the President of the International Political Science Association. Bardzo serdecznie witam panią Małgorzatę Grabarczyk, przewodniczącą Sejmiku Województwa Łódzkiego. Bardzo serdecznie witam panią Agatę Kobylińską, pełnomocniczkę prezydenta miasta Łodzi. Serdecznie witam panią Agnieszkę Chudzik z Urzędu Miasta Łodzi. Jest mi bardzo miło powitać pana Sylwestra Marciniaka, sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej. Witam bardzo serdecznie pana Janusza Brota, zastępcę dyrektora Biura Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny. Jest mi bardzo miło przywitać pana Piotra Chałupkę,
przepraszam, pana Konrada Szumigaja, zastępcę wójta Ksawerowa, gminy Ksawerów. Mam informację, że pan wójt nie mógł dotrzeć na nasze wydarzenie. Tak, witamy bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, z wielką radością i wdzięcznością witam panią profesor Alicję Stępień-Kuczyńską, której zaangażowanie i determinacja sprawiły, że możemy spotkać się na 6. Kongresie Politologii właśnie na Uniwersytecie Łódzkim. Proszę Państwa, z tego miejsca chciałabym powitać wszystkich uczestników i gości rozpoczynającego się dziś 6. Kongresu Politologii. Dziękuję za Państwa obecność oraz zaangażowanie, które sprawia, że to wydarzenie staje się wyjątkowe. Proszę Państwa, co tu dużo mówić? Przypadł mi zaszczyt i przyjemność otwarcia dzisiejszej uroczystości. Wierzę i wiem, że 6. Kongres Politologii okaże się fantastycznym świętem, które wspólnie będziemy celebrować. Szanowni Państwo, nadszedł czas na przemówienia naszych gości. Jako pierwszy zabierze głos rektor Uniwersytetu Łódzkiego, profesor Rafał Matera. Szanowny panie rektorze, bardzo serdecznie zapraszam. Dzień dobry Państwu, jak jest przemówienie, to już tak wszyscy myślą, ale będzie nudno. I w ogóle mnie to zestresowało, bo przemówienie to powinno być długie. Postaram się mówić bardzo krótko. Przede wszystkim zazdroszczę, że na tym kongresie już jest taki aplauz od samego początku. To co dopiero będzie na koniec. Trudno mi sobie to wyobrazić, ale rozumiem, że ten aplauz tworzą ludzie. Nie tylko politolodzy, bo mówiliśmy wcześniej z panem profesorem, że to są politolodzy i przyjaciele, bo nie wiem, czy tak dużo politologów jest w Polsce, ale rozumiem, że sama politologia przyciąga również przedstawicieli dyscyplin pokrewnych albo tych, które współpracują z politologiem. Proszę Państwa, serdecznie Państwa witam w Łodzi, w mieście dzisiaj bezpiecznym, ale też z perspektywy mieszkańców Łodzi patrzymy na wszystkich Państwa, którzy także przyjechaliście z miast, z regionów zagrożonych. Patrzymy z empatią na to, co się dzieje w Polsce, ale też rozumiem, że w tym miejscu to, co my robimy, też robimy dla dobra kraju i dlatego, by społeczeństwo mogło się rozwijać. Witam Państwa na Uniwersytecie Łódzkim, czy w Uniwersytecie Łódzkim, który chciałbym, żeby miał ambicje i by został Uniwersytetem Ludzkim, czyli takim, który jest blisko potrzeb wszystkich pracowników i bardzo nam na tym wszystkim zależy. Mamy nową kadrę zarządzającą, organizującą pracę w Uniwersytecie i bardzo chcielibyśmy, żeby te wartości miały tutaj miejsce, przede wszystkim współpraca i zaangażowanie wszystkich pracowników. Jesteśmy otwarci, by dzielić się tymi doświadczeniami także z Państwem. I bardzo serdecznie od razu chciałem podziękować Wydziałowi Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, osobom, które kierują i organizowały, współorganizowały tę konferencję, za Wasze oddanie i wiarę w to, że ten kongres można zrobić wysokiej jakości. No i proszę Państwa, w związku z tym, że wiem, na co przyszedłem jeszcze, to znaczy wiem, że to jest kongres politologii, wiem, jaki jest tytuł tej konferencji, czyli Polityka przyszłości. Mam nadzieję, że nie będziemy tylko utyskiwać, jak jest źle i w kraju i za granicą, że ta polityka idzie na psy, ale mam nadzieję, że będą też dobre rekomendacje, żebyśmy mogli poprawiać politykę w przyszłości. Wszystkiego dobrego, udanego pobytu. Budujmy relacje. Dzięki. Proszę Państwa, teraz bardzo serdecznie chciałabym zaprosić panią profesor Magdalenę Musiał-Kark, prezeskę Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Pani profesor, bardzo proszę. Szanowni Państwo, drodzy koledzy, drogie koleżanki, drodzy przyjaciele, w imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych serdecznie Państwa witam na 6. Ogólnopolskim Kongresie Politologii. I to dla mnie ogromny zaszczyt stać dzisiaj tutaj przed Państwem i reprezentować jedno z największych w Polsce towarzystw naukowych, ale chyba jedno z największych
tak jak wczoraj z profesorem Oniatę rozmawialiśmy, towarzystw politologicznych w tej części Europy. Więc bardzo serdecznie Państwa witam. Witam oczywiście władze uniwersytetu, władze wydziałów, w większości pewnie przypadków nowo wybrane, władze instytutów. Witam również wszystkich członków, wszystkie członkinie Komitetu Nauk Politycznych, pan, który to jest współorganizatorem tego wydarzenia. I witam również, co dla mnie jest niezwykle ważne, szczególnie w czasach, kiedy rozmawiamy o integracji środowiska, też o subdyscyplinach, o dyscyplinach różnych, jeśli chodzi o nauki społeczne, to jest mi niezmiernie miło przywitać na tej sali moich kolegów i koleżanki z innych towarzystw naukowych, bliźniaczych naszemu towarzystwu. Wiem, że na sali jest pan profesor Zbigniew Czachur. Zbyszku, jesteś gdzieś tutaj. Witam pana profesora, który jest wraz z członkami, członkiniami swojego zarządu obecny tu na sali. Witam również przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, zarządu głównego. Wiem, że nie ma przewodniczącego, ale jest pan profesor Mania. Pan profesor Mania, gdzie jest pan profesor? Pan profesor Mania. I witam również osoby reprezentujące Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Wiem, że nie ma pani profesor Hoffman, ale wiem, że jest pan profesor Szymon Osowski, mój wydziałowy kolega, który jest członkiem Zarządu Głównego PTKS-u, więc bardzo serdecznie Państwa witam i dla mnie to jest dowód na to, że nasze środowiska, mimo tego, że zostaliśmy podzieleni na różne dyscypliny albo gdzieś są też dyskusje na ten temat, jest to dla mnie dowód tego, że nasze środowiska mogą wspólnie działać, pracować i jednoczyć się w imię nauki, w imię politologii i stosunków międzynarodowych, komunikacji społecznej itd., itd. Dziękuję Państwu za waszą obecność. Witam również bardzo serdecznie mojego poprzednika, pana profesora Arkadiusza Żukowskiego, który przez wiele lat prowadził Towarzystwo Nauk Politycznych i wspaniale reprezentował nasze środowisko politologiczne nie tylko w kraju, ale także za granicą. Arku, bardzo dziękujemy zawsze za twoje wsparcie i za to, że dałeś właśnie ten dobry grunt naszemu środowisku. Oczywiście witam również poprzednie zarządy Towarzystwa Nauk Politycznych i wszystkich tych, którzy właśnie byli zaangażowani w jego pracę. I let me also welcome our special guests. I'm truly delighted that Professor Pablo Oñate, President of International Political Science Organization, is with us. Pablo, thank you very much for accepting our invitation, for your permanent support for Polish initiatives, for a very good cooperation within IPSA Executive Committee. And thank you very much. And we are really delighted having you here. Let me also welcome Professor Jesus Tovar from Mexico. A great researcher, a good colleague from IPSA Executive Committee. And Jesus, thank you very much for being with us, for accepting invitation and for your contribution into our Congress with your open lecture, which it takes place tomorrow. Let me also welcome our experts on Polish politics and political parties, both working in the UK, although their surnames do not sound like British at all. Professor Alex Czerbiak, University of Sussex. Dear Alex, many thanks for your contribution, and also Professor Fernando Casalbertoa, University of Nottingham. Fantastic scientist and a good friend of Polish academia, I think. So thank you for your presence here. Proszę Państwa, w tym roku spotykamy się, Agata, popraw mnie, jeśli mówię błędnie, w gronie ponad 620 osób. Mogę podać pełne oficjalne statystyki. System kongresowy zawiera 682 logowania osób, które przyjechały, plus goście, którzy zostali zaproszeni. To przekroczyliśmy liczbę 700. Także proszę Państwa, chyba największy kongres z tego, co pamiętam. Wielkie gratulacje.
I proszę Państwa, te liczby są dowodem na to, że Kongres Politologii to nie tylko spotkanie umysłów, to nie tylko miejsce, gdzie ścierają się różne perspektywy, idee, pomysły naukowe, ale także miejsce tworzenia wspólnoty, która inspiruje do pracy badawczej, dba o rozwój nauk o dyscyplinie, o naukopolityce i administracji. I to także miejsce, gdzie dyskutujemy o, nie tylko o tych fajnych rzeczach, które są związane z naszymi badaniami, ale również o problemach, o trudnościach, o tych, jak wychodzić naprzeciw wyzwaniom, które są przed nami i z którymi boryka się nasze środowisko naukowe. Więc dzięki, tak sobie myślę, że dzięki tym rozmowom, dzięki temu byciu razem, kongresy są taką przestrzenią, która nie tylko rodzi nowe pomysły, inicjatywy, długotrwałe współpraca, ale jest też miejscem, gdzie rodzą się przyjaźnie. A ja ze swojej perspektywy myślę, że w tym zakresie mogę dużo powiedzieć i myślę, że wielu z Państwa również to potwierdzi. Kongres Politologii to, proszę Państwa, niewątpliwie wyjątkowa okazja do podziękowania wszystkim Państwu za nieocenione wsparcie, które my jako Towarzystwo Nauk Politycznych otrzymujemy od Państwa przez ostatnich kilkanaście miesięcy przy rozmaitych aktywnościach i widzimy, jak bardzo wiele ośrodków politologicznych, właściwie wszystkie ośrodki politologiczne w Polsce niezwykle aktywnie działają właśnie we współpracy z towarzystwem naszym, ale również z towarzystwami naszymi bliźniaczymi, więc dla nas jest to wielka rzecz i jesteśmy za to niezwykle Państwu wdzięczni, doceniamy ją bardzo i dziękujemy i prosimy o więcej, bo to dla nas też, że tak powiem, wielka inspiracja i motywacja do dalszych prac na rzecz środowiska politologicznego w Polsce. I moi drodzy, prawie że na koniec chciałabym wyrazić ogromną radość i dumę z powodu tak licznego naszego oczywiście tutaj uczestnictwa, ale skierować wielkie słowa uznania dla całego środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Po pierwsze za gościnę, za to, że wzięliście Państwo na siebie ogromny wysiłek organizacji tego wydarzenia. Doskonale wiemy, zdajemy sobie sprawę z tego, ile pracy, zaangażowania, środków finansowych i wszystkiego innego musieliście Państwo w to włożyć, ale jakby szczególnie chciałam podziękować Agacie, bo proszę Państwa, Agata tutaj zawsze stała na pierwszym froncie i to ona była chyba pierwszym kontaktem dla każdego z nas przy organizacji tego wydarzenia. Agata, wiem, ile serca, zaangażowania i myślę też, że zdrowia włożyłaś w organizację tego kongresu. Bardzo, bardzo, bardzo Ci za to dziękuję i jest to dla nas naprawdę wielka sprawa. Bardzo, bardzo dziękujemy. Magdo, bardzo dziękuję za te miłe słowa, ale to muszę zdradzić trochę z zaplecza z kuchni, że w sumie to taki tworzyłyśmy frontline we dwie. Ale ja wiem lepiej, jak to było, więc bardzo, bardzo dziękuję. Proszę Państwa, jeszcze jedna rzecz, bo chciałam podziękować również, to całe wydarzenie zostało sfinansowane, niecałe, częściowo zostało sfinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Doskonała Nauka 2 Wsparcie Konferencji Naukowych. Dziękujemy Ministerstwu za to wsparcie i myślę, że bez tego to wydarzenie, bez tego wsparcia finansowego to wydarzenie nie byłoby takie wspaniałe, jakie jest. Więc bardzo, bardzo oczywiście doceniamy to wsparcie z budżetu naszego państwa. I z tego miejsca również chciałam podziękować, proszę Państwa, całemu zespołowi Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Nie ma wszystkich, wiem, na sali, ale chciałam szczególnie jakby wyrazić wdzięczność dla trzech osób, które w czasie prac nad kongresem rzeczywiście były bardzo dyspozycyjne i miały wiele pomysłów. Po pierwsze, pan profesor Maciej Hartliński. Pan profesor Maciej Hartliński, siedzący po tej stronie. Panie profesorze, pan wstanie, pan się pokaże. Pan profesor Maciej Hartliński w PTNP jest odpowiedzialny za konkursy, za naukę, za badania, za wszystkie inicjatywy związane z tymi obszarami i rzeczywiście wkłada bardzo wiele wysiłku i koordynuje też sekcje naukowe w swoje działania, za co mu bardzo dziękuję. A pan profesor ma zawsze głowę pełną mądrych pomysłów i też studzi czasami zbyt duży entuzjazm i nadaktywność pani przewodniczącej, za co mu bardzo dziękuję. Więc Maćku,
wyrazy wdzięczności dla ciebie. Bardzo dziękuję pani doktor Alinie Kaszkur. Nie wiem, czy ona już dojechała, ale pani doktor Alina Kaszkur jest naszym skarbnikiem i pilnuje stanu naszego konta bankowego. Agata potwierdzi, że na etapie państwa wpłat na kongres, Ala tutaj też weryfikowała, czy wszystko, że tak powiem, jest tak, jak powinno być. I dziękuję również pani doktor habilitowanej, doktor Nataszy, doktor habilitowanej Nataszy Lubi-Kreczek, sekretarz naszego towarzystwa, bo bez zaangażowania pani profesor, bez jej wielkiego poświęcenia, dyspozycyjności, myślę, że no, ten kongres pod względem właśnie organizacyjnym nie byłby taki, jaki jest. Nataszka, bardzo, bardzo dziękuję, że zawsze, o każdej porze praktycznie, co potwierdzi jej mąż, zawsze można na nią liczyć. Jeszcze dwa podziękowania dla ludzi, których nie widać. Proszę państwa, podziękowania kieruję na, dla młodych ludzi, którzy współpracują z Polskim Towarzystwem Naukowym od samego początku właściwie naszej kadencji i robią różne rzeczy, o które je poprosimy i które wydają się niemożliwe albo że jest na nie za mało czasu. I oni tworzyli, bo jak państwo zauważyliście w mediach społecznościowych, przede wszystkim całą strategię komunikacyjno-wizualną naszego wydarzenia. Bardzo im dziękuję za to, że wchodzili właśnie w te szalone pomysły, czasami właśnie no, zbyt szalone, jak się mogło wydawać, a jednak, że tak powiem, zawsze mówili do mnie, pani profesor, damy radę. Panie Maćku, pan Maciej Skrzypek siedzący tam u góry i pani Oliwia Szeląg, której niestety nie widać, bo ma kontuzję. Bardzo dziękujemy. Przepraszam, proszę państwa, że ja tych podziękowań tyle kieruję na ręce różnych osób, ale wydaje mi się, że właśnie jesteśmy w takim czasie, gdzie jest nas na sali najwięcej i jak najwięcej osób może o tych wyrazach uznania i wdzięczności się dowiedzieć. I proszę państwa, już na koniec, ja wierzę, że ten tegoroczny kongres przyczyni się do jeszcze większego zacieśnienia współpracy między nami, do wzmocnienia również naszej dyscypliny, badań, które prowadzimy, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. I wierzę, że dzięki współpracy i zaangażowaniu w sprawy nauki będziemy bardziej słyszalni też przez tych, którzy na poziomie centralnym decydują o stanie polskiej nauki, też o stanie polskich dyscyplin i do tego, że tak powiem, jesteśmy mocno zmotywowani. Ale jestem przede wszystkim pewna tego, że udział w tym wydarzeniu wzbogaci nasze doświadczenia, przełoży się na nowe pomysły, będzie źródłem inspiracji do dalszych poszukiwań i dlatego dziękuję jeszcze raz za udział każdego z was w tym wydarzeniu i życzę owocnych obrad, ożywionych dyskusji, przede wszystkim w przyjacielskiej atmosferze. Życzę wszystkiego dobrego. Proszę państwa, ja bardzo chciałabym powitać wśród naszych gości pana Bartosza Domaszewicza, przewodniczącego Rady Miasta Łodzi. Ja wiem, że obrady dzisiaj burzliwe i pan, tak użyję tego słowa, wyrwał się z pracy, żeby dzisiaj z nami być. Bardzo dziękujemy. Tak, w trakcie sesji bardzo dziękujemy. Naszego absolwenta, jeśli można powiedzieć. Panie dziekanie, my tu mamy bardzo dużo absolwentów. I to cieszy. Ja przejdę do tego punktu, kiedy będę mówiła o pierwszym forum współpracy akademicko-samorządowej. O, gdzie je się, proszę państwa. Ale proszę państwa, teraz chciałabym bardzo serdecznie zaprosić panią profesor Jolantę Itrych-Drabarek do zabrania głosu. Bardzo proszę pani profesor. Szanowny panie rektorze, szanowne władze dziekańskie, szanowni państwo, koleżanki i koledzy. No, chciałabym na wstępie również rozpocząć od podziękowania, ale nie będą one tak długie, ponieważ profesor Musiał-Kark już to uczyniła. Chciałabym tylko złożyć serdeczne podziękowania w imieniu Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk za to, że możemy gościć w murach państwa uczelni. Dziękuję za ogrom włożonego wysiłku i pracy oraz perfekcyjną organizatorom. Szanowni państwo, to już jest 6. Kongres Politologii. Należy go traktować jako wielkie osiągnięcie naszego środowiska. Dyskusja o państwie, dyskusja o społeczeństwie, o samorządzie terytorialnym, roli jednostki w państwie, dyskusja o tym, jak rozumiemy pojęcie dobra wspólnego,
czy co rozumiemy pod pojęciem wolności nauki, przyświecała, przyświeca i mam nadzieję będzie przyświecać naszym obradom, naszym spotkaniom. Szanowni Państwo, chciałabym również podkreślić znaczenie, jakie dla przyszłości nauki, w tym nauki o polityce i administracji, ma spójna, długofalowa i celowa polityka państwa, która powinna się wyrażać finansowaniem i wsparciem organizacyjnym programów naukowych oraz badaczy. Programy te są niezbędne, aby polska politologia mogła zdobyć wiodącą pozycję w eksploracji zjawisk zachodzących we współczesnym świecie. Wolność prowadzonych badań oraz ich finansowanie niezbędne są do utrzymania jakości badań, rozwoju społecznego czy wzrostu gospodarczego. Wysoka jakość badań ma również kluczowe znaczenie dla rozwoju naszej dyscypliny. A osiągnięcie tego ważnego celu, jakim jest jakość badań, to wymaga od nas wszystkich, tworzących środowisko politolożek i politologów, pasji badawczej, wiele wysiłków, dokonywania trudnych wyborów, a nawet poświęcenia. Szanowni Państwo, jednak wszystkie te nasze aspiracje, dążenia, konieczne zmiany powinny być wsparte tym, o czym czasami zapominamy w ubieganiu się o stopnie naukowe, tytuły, granty czy kolejne miejsca publikacji. Etyczną postawą i zachowaniem. Powinna nam przyświecać etyczna postawa i zachowanie. Nasze środowisko powinno być szczególnie na tym tle uwrażliwione, gdy w znacznym stopniu kreujemy również otaczającą nas rzeczywistość, zarówno jako ludzie, eksperci, jak i naukowcy. Zawsze więc powinniśmy pamiętać o podstawach etycznych naszych zachowań, zgodnie z prawdą i dla prawdy, gdyż tylko w taki sposób powinniśmy i możemy uprawiać naukę. Szanowni Państwo, w imieniu Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk życzę Państwu owocnych obrad. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, now I would like to invite the President of the International Political Science Association, Mr. Professor Pablo Oñate. Dear colleagues, ladies and gentlemen, authorities, academic authorities, it's a great pleasure for me and a great honor to be able to participate in this National Conference of the Polish Political Science Association. I think it's a great evidence of the good shape of the association, of the Polish Association, that 680 participants are presenting their work, are debating with each other, and are trying to learn with other colleagues on how to improve their work. This is a great evidence, as I said, of the great shape of the Polish Academy, Political Science Academy. I want to convey all of you the warmest greetings from the IPSA, the International Political Science Association Executive Committee. We met last week in Lisbon, and when I said I was coming following the trip here to this conference, I got these warmest greetings for all of you, of course. The Polish political science community has been well represented in IPSA governing bodies. I had the great chance to work both with Professor Arkadiusz Sukowski and Professor Magdalena Musial-Karg, and I must say that their work, their contribution, is greatly appreciated in these governing bodies. It's really great to have them there, always supporting and always having the best support to these ideas in order to enhance the presence of political science around the world. As probably you know, IPSA is having its 75th anniversary this year, 2024. We organized two different conferences, one of them in Montreal, the other one in Lisbon last week, on different topics. Both of them were a success, and I must say that in both of them, we got a good number of Polish colleagues who were there presenting their work and letting others what they do in this field of political science.
As you know, IPSA aims at being the voice of political science around the world, and basically IPSA's function is to organize occasions, to organize forum of political science to meet. The idea is that IPSA doesn't produce political science research. IPSA creates the opportunities for colleagues to produce political science research, to present the results, to discuss the results with other colleagues, and therefore to improve the results of their work. IPSA basically organizes different kinds of activities, but I just wanted to mention two of them. One of them is the World Congress. You know, this is a unique opportunity to find colleagues from all around the world and to discuss about any topic in the field of political science in a global context, literally. It's a unique experience. You know, our next World Congress will take place in the city of Seoul, South Korea, next July 2025. The call for papers is still open, so please go visit, if you didn't do it yet, visit IPSA.org website, and you will be able to see the different fields that we have there and the opportunity to visit and participate in this unique context of a global political science congress and have the chance to discuss your work with colleagues from all around the world, literally. The second activity or the second aspect of IPSA that I would like to mention is the 53 research committees in any field of political science. These committees are the specialized sub-bodies where research is developed. You don't need to be an IPSA member, registered IPSA member, in order to become a member of the committee. So please visit IPSA website, and if you are not a member, join these members. Again, it's not necessary to register or to pay a fee. It's just a matter of being in contact with colleagues from all around the world in the specific field of political science in which you might be interested. Of course, they organize conferences, seminars, workshops, publish books, special issues, etc., etc. So this is the way to get connected with colleagues from all around the world. Finally, I just want to thank the Polish Political Science Association for giving me the opportunity to say some words in this opening ceremony, to invite me to participate in this conference. I had been invited before in some other years, but unfortunately, I was not able to attend the conference. I'm really glad that I had this possibility today. It's a great honor for me as IPSA president to congratulate the organizers, Agata, and the other Polish colleagues, to congratulate you for this great program that you put together, this ambitious program, and to congratulate for these 680 participants who are going to be here sharing their work and discussing with them. Again, I think that this is an evidence of the great shape of the Polish political science community. So congratulations and best wishes for these following days in this conference. Thank you very much. Thank you very much. Szanowni Państwo, chciałabym teraz zaprosić panią przewodniczącą Sejmiku Wojewódzkiego, województwa łódzkiego, panią Małgorzatę Grabarczyk. Powiem, że pani Małgorzata Grabarczyk jest także absolwentką Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych. Proszę Państwa, ja odczuwam ogromną tremę dzisiaj, spotykając się w tak znakomitym gronie i mogąc uczestniczyć w otwarciu politologicznego kongresu, zwłaszcza, że widzę tutaj mnóstwo moich wykładowców, przed którymi cały czas odczuwam taki lekki strach i zawsze odczuwałam. I myślę, że to mi zostało i chyba zostanie ze mną do końca. Bardzo się cieszę i dziękuję bardzo za zaproszenie jako mojej osoby, jako tej właśnie skromnej absolwentki wydziału i pozwolę sobie powiedzieć kilka słów w imieniu Sejmiku Województwa Łódzkiego i pani marszałek, oczywiście Janny Skrzydlewskiej, która bardzo żałuje, że dzisiaj nie może być z państwem, chociaż miała taki zamiar, ale inne obowiązki zatrzymały ją w Urzędzie Marszałkowskim. Cóż, ja serdecznie witam jeszcze raz państwa na tym szczególnym wydarzeniu, jakim jest Kongres Polityka Przyszłości, szósty już kongres.
Dla mnie to wielki zaszczyt, jak już mówiłam, uczestniczyć w tym kongresie. Pochylacie się Państwo na kongresie też nad bardzo ważnymi tematami, wzajemnymi relacjami i współpracą między uczelniami wyższymi i samorządami lokalnymi. A mamy tutaj przedstawicieli wielu znakomitych uniwersytetów. Jestem pewna, że wydarzenie takie jak właśnie 6. Ogólnopolski Kongres Politologii przyczynią się do zacieśniania stosunków między środowiskami akademickimi i samorządowymi. Z niecierpliwością czekam także na przedstawienie przez pana Sylwestra Marciniaka, przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, planów dotyczących zmian w zasadach dwukadencyjności w samorządach. Wnioski z Państwa dyskusji z pewnością przyczynią się do korelacji dalszych działań na linii uczelnie samorządy. Ja już wiem, proszę Państwa, że to będzie bardzo dobry dzień. Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca, bardzo dziękujemy. My dzisiaj tak w łagodnym wydaniu, tak generalnie. Ja teraz chciałabym bardzo serdecznie zaprosić do siebie panią Agatę Kobylińską, pełnomocniczkę pani prezydent Hanny Zdanowskiej, prezydenta miasta Łodzi. I tak, Agato, zanim oddam ci głos, to chciałam powiedzieć, że Agata jest taką osobą, z którą robimy bardzo dużo wspólnych wydarzeń. I to jest taka osoba, do której dzwonię i mówię: Agata, słuchaj, jest do zrobienia taka i taka robota, damy radę. Agata zawsze daje radę. I nie wiem, to chyba imię zobowiązuje Agato, nie? Tak sobie kiedyś pomyślałam. Zapraszam cię serdecznie. Wiesz co, tak teraz mi tak powiedziałaś, to nie wiem, co mam teraz powiedzieć. Szanowni Państwo, witam serdecznie. Czuję się bardzo teraz, trochę się nawet zestresowałam, ale muszę się odnieść do tego, co powiedział rektor, bo myślę, że tutaj gdzieś czuję, że to jest to, czym się też kieruję na co dzień w pracy i też tutaj w współpracy z Uniwersytetem Łódzkim. I tak sobie pomyślałam, bo Akademia powiedziała, że mam 3 minuty, że zacznę od tego, co mówił kiedyś Einstein, że czasami jest tak, że to, co się liczy, nie da się policzyć, a to, co się da policzyć, nie liczy się. I myślę, że w całym kształtowaniu naszej codzienności nowoczesne technologie pokazały nam w czasie pandemii, jak bardzo ważny jest drugi człowiek i że brakuje nam bliskości drugiego człowieka. I jak widzę tytuł Polityka przyszłości i myślę sobie właśnie o tych nowoczesnych technologiach, które się tak rozwijają, to wszystko fajnie, że mamy te aplikacje, komunikatory, że mogę się skontaktować z kimś, kto jest daleko ode mnie, ale ta pandemia nam pokazała, że ta uważność, czułość i wrażliwość na drugiego człowieka jest fundamentem wszystkiego. I jak sobie myślałam o tym, jak sobie wyobrażam politykę przyszłości, to widziałam ostatnio bardzo dobre i czytałam materiały dotyczące metafory związanej z prowadzeniem samochodu. Że to jest tak, że nie bez powodu lusterko wsteczne w samochodzie jest takie małe. I nie da się kierować samochodem bez przerwy patrząc w lusterko wsteczne. Ono nam jest potrzebne, wiadomo, bo tam mamy zobaczyć to, co mija, to, co się zakończyło, ale też wyciągać wnioski z tego, co już jest za nami. Ale nie bez powodu ta szyba z przodu jest taka duża. Właśnie ta szyba jest tym oknem, tą przestrzenią na to, żebyśmy tworzyli razem przyszłość, my jako ludzie. I tak sobie myślę, że ważne jest to, żeby pamiętać w tym całym pędzie, w tym wszystkim, co się dzieje dookoła nas, jak bardzo ważny jest drugi człowiek. I że to my wszyscy i wszystkie, tak jak tutaj siedzimy, jesteśmy totalnie współodpowiedzialni za kształtowanie polityki przyszłości, bo polityka to jesteśmy my. To jestem ja, to jesteście wy. To nie jest coś obok nas. Ja wielokrotnie, jak rozmawiam z młodzieżą, one mi mówią: ale polityka mnie nie dotyczy, to jest nie mój temat. Ja mówię: nie, polityka jest wszędzie. Od momentu, kiedy otwierasz oczy, do końca dnia, jak kładziesz się spać, wszędzie w twoim życiu jest polityka. I to my jesteśmy współodpowiedzialni za to, jak ta przyszłość
jak ten dyskurs, jak to wszystko będzie wyglądać. A już kończąc i mówiąc jako podsumowanie, najlepszym przykładem właśnie jest to, jak wczoraj widziałam w materiały wieczorem z miejscowości jednej z województwa dolnośląskiego, gdzie pani, która otwierała i przygotowywała worki do zapakowania piasku, żeby tutaj zadbać o przestrzeń, żeby zabezpieczyć, powiedziała coś takiego. Mamy nowoczesne technologie, wszystko fajnie, ale my tutaj się wszyscy zebraliśmy, bo jesteśmy tutaj wspólnotą, jesteśmy odpowiedzialni za to miejsce, żeby zabezpieczyć, żeby było wszystko dobrze. Ludzie, ja wiem, że nowoczesne technologie są w stanie wszystko zastąpić czasami, ale nigdy w życiu nie zastąpimy tego, żeby być blisko drugiego człowieka. I że wy jesteście odpowiedzialni, tak samo jak ja, za kształtowanie tej przyszłości. I niech będzie tak, że przez te 3 dni będziecie państwo właśnie sobie gdzieś wyobrażali taką dużą szybę, która jest przed nami i nie wiemy do końca, co nas tam czeka. Tam może być różnie. Czasami będziemy musieli się zatrzymać i też spojrzeć wstecz i zatrzymać się i zastanowić się, co i gdzie mam jechać, w którą stronę, tak żeby było dobrze. Ale jeżeli zawsze fundamentem do myślenia będzie człowiek, podmiotowość, właśnie uważność i czułość, to wtedy wydaje mi się, że świat będzie dobry. Dziękuję. Bardzo dziękuję i teraz poproszę o zabranie głosu pana Bartosza Domaszewicza, przewodniczącego Rady Miasta Łodzi. Panie przewodniczący, bardzo proszę. Szanowni państwo, panie rektorze, panie dziekanie, panie prezesie, zgromadzeni goście, chciałem państwa wszystkim bardzo serdecznie przywitać w Łodzi, a Łódź to znakomite miejsce na taki właśnie kongres z bardzo wielu powodów. To miasto bardzo dynamicznych zmian, miasto, które się bardzo dynamicznie zmienia, ale także pierwsze duże w Polsce miasto, w którym mieszkańcy w referendum odwołali prezydenta, więc przypadek absolutnie dla państwa interesujący, także zapewnie badawczo, ale także miasto, w którym odbywają się Igrzyska Wolności, zresztą organizowane przez absolwentów naszego uniwersytetu i dokładnie tego wydziału, jednego z najważniejszych wydarzeń takiej dyskusji intelektualnej w naszym kraju. Ja, tak jak powiedziane wcześniej, ja świeżo wybiegłem z sesji Rady Miejskiej, więc jakby z tej polityki, można powiedzieć, w praktyce realizowanej. Zresztą bardzo wielu absolwentów naszego wydziału jest osobami aktywnymi publicznie, aktywnymi także politycznie, ale wydaje się, że dzisiaj rola politologów, rola badaczy tego życia publicznego, politycznego jest szczególnie ważna, bo te wyzwania są niezwykle istotne. Jak obserwujemy tą dynamikę życia publicznego czy politycznego, ona w ostatnich 2 dekadach jest znacząco wyższa niż było to wcześniej. Obserwujemy procesy, które są jeszcze nie do końca pewnie zrozumiałe i wystarczająco opisane, z którymi musimy się codziennie mierzyć. Ja jako absolwent szczególnie stosunków międzynarodowych z dużym zainteresowaniem obserwuję kampanię wyborczą za oceanem. I też tą dynamikę i przemian politycznych, jakie odbywają się w, no co by chciał nie powiedzieć, jednak dominującym państwie układu politycznego na świecie. I taki proces, który też państwo zapewne obserwujecie, proces moim zdaniem dosyć niebezpieczny. Na przełom wieków obserwowaliśmy taki trend reality show. Powstawały przeróżne programy, które w krzywym zwierciadle z podkręconą emocjonalnością odwzorowały życie. Dzisiaj mam takie wrażenie, że to polityka zaczyna odwzorowywać to reality show. A nawet jedna z gwiazd takiego reality show startuje po raz kolejny w wyborach prezydenckich za oceanem. I ten proces takiej popkulturyzacji polityki, który bardzo gwałtownie w ostatnich dekadach następuje, myślę, że jest niezwykle ciekawy dla państwa badawczo, ale też jest olbrzymim wyzwaniem dla współczesnych demokracji. Państwa praca, państwa dyskusje, które pozwalają strukturyzować naszą wiedzę, nasze spojrzenie na życie publiczne i polityczne są nam niezwykle potrzebne, bo pomagają nam lepiej zrozumieć, w jak właściwy sposób docierać do mieszkańców, w jak właściwy sposób docierać do wyborców i w jaki sposób chronić te wartości, które są nam najbliższe. Mówię oczywiście o wartościach związanych z demokratycznym państwem prawa. Jestem przekonany, że państwa spotkanie, państwa kongres też się do takiego rozwoju tej debaty będzie przyczyniał. Też jestem szczególnie zainteresowany tym fragmentem współpracy, jeśli chodzi o samorząd. Chcemy także jako samorząd Łodzi, tutaj zerkam na pana rektora z dużą nadzieją, otworzyć nową kartę też współpracy z samorządu, z uczelnią, z Uniwersytetem Łódzkim, z państwa zapleczem intelektualnym. To jest nam niezwykle potrzebne, żebyśmy tą dyskusję czy debatę, dyskurs polityczny obiektywizowali, żebyśmy odnosili to do faktów,
do rzeczy mierzalnych, do rzeczy, które możemy zwymiarować, a nie tylko do naszych indywidualnych, subiektywnych opinii czy emocji. Dzisiaj w polityce polskiej, nie tylko polskiej, tej emocji jest bardzo dużo, a brakuje właśnie tego faktu, tego obiektywizmu i myślę, że tego wszyscy oczekujemy, więc życząc Państwu owocnych obrad, też pozostajemy do Państwa dyspozycji jako miasto. Serdecznie Państwu dziękuję. Kłaniam się. Szanowni Państwo, pozwólcie, że teraz oddam głos dziekanowi Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, panu profesorowi Ryszardowi Machnikowskiemu. Magnificencje, Państwo dziekani i dziekanki, szanowni goście zagraniczni, przedstawiciele władz, szanowni goście. Mówi się, że najłatwiej jest mówić na końcu kolejki mówców, bo wtedy wiadomo, ile się ma czasu, to jest pierwsza rzecz, a po drugie większość zostało już powiedziane, w związku z czym ja tylko dorzucę kilka takich swoich refleksji, które towarzyszyły mi przez obserwowanie i uczestniczenie w procesie przygotowywania tego kongresu. Przede wszystkim chciałem Państwa serdecznie powitać w gościnnych progach Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych. Mam nadzieję, że przez te trzy dni będą Państwo w odpowiedni sposób obsłużeni, w taki sposób, żeby Państwo wspominali ten kongres jako wydarzenie nie tylko naukowe, ale także towarzyskie i być może również przynoszące nowe kontakty. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które zostały zaangażowane w proces realizowania przygotowań organizacyjnych tego kongresu, a jest ich bardzo wiele, one zostały już wielokrotnie wymieniane, więc jeśli Państwo pozwolą, nie będę powtarzał tej długiej listy. Bardzo Państwu dziękuję za zaangażowanie, bardzo dziękuję oczywiście kadrze Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych za naprawdę aktywny i taki ofiarny udział w organizacji tego kongresu jako bardzo istotnego, jeśli nie najważniejszego wydarzenia w środowisku politologicznym w Polsce. Ponieważ już wiemy, bo te informacje statystyczne zostały nam przekazane, blisko 700 gości, 120 paneli. To jest naprawdę olbrzymia impreza i rzeczywiście ona pokazuje miejsce, rolę i znaczenie polskiego środowiska politologicznego. Jeżeli zajrzymy na listę programu naszego kongresu, to zobaczą Państwo, że praktycznie chyba nie ma takiej tematyki, która nie byłaby poddana analizie przez polskie środowisko politologiczne. I to jest bardzo istotne, bo polskie środowisko politologiczne aktywnie uczestniczy w dyskursie publicznym, nie tylko w tym dyskursie naukowym. Nie jesteśmy tylko i wyłącznie recenzowani przez samych siebie, ale także uczestniczymy w tych akcjach, które mają na celu informowanie władz i społeczeństwa o wynikach naszych badań. Wielu z nas przecież znamy z tych okienek telewizorów, gdzie Państwo jako eksperci przedstawiają swoją wiedzę w różnego rodzaju programach telewizyjnych i to jest bardzo istotna rola, społeczna odpowiedzialność intelektualistów, o której tak wiele zostało napisane. Tematów do analizy nam nie brakuje, a nawet wręcz mam takie wrażenie, że tych tematów do analizy nam przybywa. Niektóre z tych analiz oczywiście mogą rodzić pewnego rodzaju nadzieję na poprawę rzeczywistości i poprawę przyszłości, ale sama nazwa Kongresu Polityka Przyszłości wskazuje również, że przed nami stoi wiele wyzwań. Państwa, jak widzimy, stoją w obliczu wielu wyzwań, jeśli nie nazywać ich wręcz zagrożeniami i radzą sobie w różnym stopniu z tymi zagrożeniami, no nie tylko z zagrożeniami typu katastrofy naturalne, czego jesteśmy świadkami w tej chwili w Polsce, ale nie tylko, bo w Czechach, na Słowacji, w Austrii czy na Węgrzech, ale także różnego rodzaju innych i my nie możemy po prostu zamykać oczu na te wyzwania i nie możemy odmawiać swojej roli eksperckiej w komunikowaniu władzom o wynikach naszych badań. Stoimy także w obliczu pewnych zmian, które czekają naukę i chciałem Państwu powiedzieć, mówię to jako przedstawiciel uniwersytetu, który ma w swoim motto takie bardzo ważne słowa libertas et veritas. Ja jestem bardzo przywiązany do tego motto, prawda i wolność. Prawdę możemy głosić tylko w warunkach wolności, ale tą wolność musimy kultywować i musimy nawet wręcz wymagać tej wolności dla nas, nie tylko wolności do nie tylko wolności do prowadzenia badań naukowych i do komunikowania rezultatów tych badań naukowych, ale także wolności od różnego rodzaju ograniczeń, które zostały na nas nałożone w sposób biurokratyczny. Ja chciałem tutaj
no jak gdyby wskazać na taką ważną ideę, która w polityce wewnętrznej państw jest na pewno państwu znana, deregulację. W moim przekonaniu polska nauka wymaga deregulacji. My musimy uwolnić się od tych licznych ograniczeń biurokratycznych, które zostaliśmy poddani, i mieć rzeczywiście swobodę analizy i czas na analizę działań, którymi się pasjonujemy. Jeśli państwo pozwolą, ja przejdę teraz do takiego wydarzenia. Ja nie mogłem się od tego powstrzymać. To jest jedyne zdarzenie na tym kongresie, którego nie jest świadoma Agata Włodarska-Frykowska, którego nie kontroluje i którego nie zaplanowała. Jeśli państwo pozwolą, ja zniknę na chwilę, ale to będzie dosłownie moment. Jeszcze nie koniec. Proszę państwa, no nie mogłem się, tak jak mówię, powstrzymać. Jak 2 lata temu spłynęła do nas informacja, że będziemy organizatorami kongresu, no przyznam się szczerze, że nogi ugięły się pode mną i zastanawiałem się, jak to będzie, ale chwilę później przyszła do głowy taka myśl, no Boże, nic nie będziesz musiał robić, jest Agata Włodarska-Frykowska. I po tych 2 latach dokładnie tak było, muszę państwu powiedzieć. Za te 2 lata ciężkiej, ofiarnej pracy na rzecz organizacji tego kongresu, jeśli państwo pozwolą, chyba w imieniu nas wszystkich chciałem złożyć Agacie wielkie podziękowania. Chciałem również podziękować panu doktorowi Stępniowi, jeżeli jest obecny na sali, to bardzo bym prosił o podejście. Za wsparcie Agaty i działanie na rzecz organizacji kongresu. No myślę, że to było takie zdarzenie, które jest dość niespodziewane dla Agaty, ale myślę, że jest dobrym momentem do przejścia do wypowiedzenia tej formuły. Uważam 6. Kongres Politologiczny za otwarty. I bardzo państwu dziękuję za przybycie. Życzę bardzo owocnych obrad przez 3 dni. Ja miałbym do państwa jeszcze jeden komunikat o charakterze organizacyjnym bardziej. Jak państwo widzą, zapewniliśmy także państwu na najbliższe 3 dni bardzo dobrą pogodę. Ta pogoda będzie troszeczkę konkurencją dla obrad, ale myślę, że państwo jakoś się oprą się pokusie wyłącznie zwiedzania miasta Łodzi i dotrą państwo bezpiecznie na swoje panele. Natomiast oczywiście nie możemy zapominać, że w tym czasie, gdy my cieszymy się dobrą pogodą, no cały czas trwa walka z kataklizmem. I chciałem państwa poinformować, że Uniwersytet Łódzki, jak wiele innych instytucji, także akademickich, bierze udział w niesieniu pomocy dla ofiar tej powodzi i tego strasznej katastrofy. Uniwersytet będzie także działał w postaci takiej, że będziemy zbierali pewnego rodzaju rzeczy, które no, przydadzą się powodzianom. Także między innymi tutaj w korytarzach od jutra będą wystawione takie specjalne pojemniki, jeżeli państwo będą uznają za stosowne, idąc na kongres, wejść do jakiegoś sklepu i zakupić wodę mineralną, jakieś suche produkty żywnościowe, to bardzo państwa do tego zachęcam, bo my to oczywiście w odpowiedni sposób zbierzemy i przekażemy powodzianom. Jeżeli państwo znajdą chwilę czasu, żeby w ten sposób wesprzeć powodzian, to oczywiście do państwa bardzo serdecznie apeluję do państwa o to i zapraszam. Dziękuję bardzo jeszcze raz za przybycie do Łodzi. Dziękuję bardzo. Jest mi bardzo miło, panie dziekanie. Rzeczywiście tego punktu nie znałam. Czuję się zaszczycona i wzruszona. No i muszę to powiedzieć, ja bardzo dziękuję z tego miejsca Pawłowi Stępniowi i powiem panie rektorze, że chyba dobrze, że my nie mamy z Pawłem służbowych komórek, bo jakby informatycy z działu IT Uniwersytetu Łódzkiego przeczytali godziny naszych SMS-ów i informacje, które sobie przesyłaliśmy, to lepiej, że może one są z prywatnych numerów korzystaliśmy. Ale proszę państwa, kontynuując naszą ceremonię otwarcia, ja chciałabym bardzo serdecznie zaprosić teraz do siebie panią profesor Magdalenę Musiał-Kark, która poprowadzi część dotyczącą nagród. Pani profesor, zapraszam. A
A ja poproszę do siebie pana profesora Macieja Hatlińskiego, panią doktor habilitowaną Nataszę Lubik-Reczek i panią profesor Joannę Marszałek-Kawę. I my w imieniu Zarządu Głównego chcielibyśmy wręczyć nagrody. Jak państwo doskonale wiecie, nasze towarzystwo ma dwa konkursy, które koordynuje pan profesor Maciej Hartliński. Pierwszy konkurs to jest ogólnopolski konkurs imienia profesora Czesława Mojsiewicza na najlepszą pracę doktorską obronioną w dyscyplinie naukopolityce i administracji. Proszę państwa, w tym roku rzeczywiście spłynęło bardzo wiele prac, które kapituła oceniała. I doszliśmy do wniosku, że kapituła doszła do wniosku, że powinniśmy nagrodzić jedną pracę i wręczyć jedno wyróżnienie. Proszę państwa, główną nagrodą w tym konkursie jest publikacja doktoratu w wydawnictwie Adam Marszałek, które, jak państwo doskonale wiecie, jest wydawnictwem, z którym nasze towarzystwo współpracuje i ta współpraca świetnie się układa. I tutaj na ręce pani prezes bardzo, bardzo dziękuję za to, że mamy to wsparcie i dzięki temu możemy rzeczywiście też oferować takie wspaniałe nagrody w tym konkursie. I proszę państwa, ja myślę, że teraz powinniśmy przejść do rzeczy i wręczyć nagrodę pierwsze miejsce, tak, za doktorat, który zajął pierwsze miejsce w konkursie imienia profesora Czesława Mojsiewicza. Jest to praca autorstwa pana doktora Łukasza Wielgosza pod tytułem Polaryzacja polityczna w systemach partyjnych Polski i Węgier w pierwszych dwóch dekadach XXI wieku. To jest praca napisana pod kierownictwem pana profesora Rafała Glajcara. Obu panów zapraszam na scenę, abyśmy mogli wręczyć tą nagrodę. Bardzo proszę. I proszę państwa, wyróżnienie jeszcze w tym samym konkursie. Wyróżnienie kapituła postanowiła przyznać panu doktorowi Wojciechowi Mincewiczowi za pracę doktorską pod tytułem Polityka państw wobec powstania i rozwoju kryptowalut, analiza empiryczna. Panie doktorze, serdecznie zapraszamy. A praca została napisana pod kierunkiem pana profesora Daniela Midera. Jeżeli pan promotor jest, również zapraszamy. Nie ma. To zapraszamy pana doktora. Dobrze, i proszę państwa, żeby już nie zabierać czasu też, zapraszamy również osoby nagrodzone w konkursie na najlepszy artykuł naukowy. I w tym przypadku również kapituła miała bardzo duże wyzwanie, ponieważ znowu tych artykułów, z czego bardzo się cieszymy, wpłynęło do nas bardzo, bardzo dużo. Dziękujemy oczywiście i w jednym i w drugim przypadku recenzentom, którzy rzeczywiście musieli włożyć ogrom pracy, żeby te artykuły, te doktoraty przeczytać. I proszę państwa, pierwsze miejsce w konkursie na najlepszy artykuł naukowy zdobyły panie profesor Beata Kosowska-Gąstoł i Katarzyna Sobolewska-Myślik za artykuł zatytułowany How can one assess the level of party newness, continuity and change? Some examples from Poland. Artykuł został opublikowany w czasopiśmie East European Politics and Societies. Obie panie profesor zapraszamy serdecznie.
Proszę Państwa, kapituła konkursu również postanowiła przyznać dwa wyróżnienia i rzeczywiście eksperci, bo to jest tak, że nie zarząd oceniał te artykuły, ale powołaliśmy recenzentów zewnętrznych i rzeczywiście oni, tak jak wspomniałam, ogromny wysiłek włożyli w ocenę tych artykułów i postanowiono przyznać dwa wyróżnienia. Po pierwsze wyróżnienie dla pana doktora Marcina Łukaszewskiego za artykuł Weto w ustroju szwajcarskim i lichtensteińskim jako konstytucyjne prawo suwerena. Artykuł został opublikowany w czasopiśmie Politeia. Panie doktorze, jest pan doktor? Nie ma, tak? Nie ma, ale... Dobrze, to w takim razie dyplom przekażemy na ręce pana dziekana profesora Stelmacha. I proszę Państwa, drugie wyróżnienie, pan profesor Przemysław Żukiewicz i pan doktor Denis Gerlich, Poland as Gilded Pop Culture, Fiction and Performative Protest in the Era of the Pandemic. Czasopismo Media, Culture and Society. O, jest pan dziekan. Panie dziekanie. To w takim razie jeszcze bardzo proszę o panów Przemysława Żukiewicza i pana Denisa Gerlicha. Nie ma panów profesorów i prosimy w takim razie pana dziekana Roberta Alberskiego o przyjęcie dyplomów dla osób wyróżnionych. Panie profesorze, gratulujemy. Pan profesor wyraził zadowolenie, ponieważ to pracownicy jego zakładu, więc tym bardziej gratulujemy. Dobrze, proszę Państwa, zdjęcie. Proszę Państwa, my teraz jest czas na to wspólne zdjęcie i myślę, że później pani doktor poprowadzi nas dalej, w sensie chyba na przerwę. Szanowni Państwo, pozwólcie, że ja szybciutko przybliżę tylko agendę naszego kongresu, bo przed nami trzy kongresowe dni. W dniu dzisiejszym zapraszam Państwa po przerwie obiadowej na wydarzenia plenarne i wszystkie wydarzenia plenarne, proszę Państwa, będą odbywały się w tej sali. O godzinie 19:00 zapraszam Państwa na uroczystą kolację, która odbędzie się również w tym budynku, w holu przed aulą Schuberta i przed aulą imienia profesora Michowicza. Proszę Państwa, ten nasz program kongresowy jest dość bogaty, nawet żeby nie rzec bardzo. Zapraszam Państwa na panele tematyczne, ale także na liczne wydarzenia towarzyszące, które znajdą Państwo w naszym programie. Proszę Państwa, to są 93 strony, więc nie będę Państwa zanudzać, nie będę tego teraz omawiać. Wszystko znajdziecie Państwo w pliku. Ja chciałabym także szczególnie Panie, ale Panów również zaprosić do przyjrzenia się kolekcji mody w stylu Madame Marie Curie-Skłodowskiej, przygotowanej przez projektantkę, przepraszam najmocniej, już mi emocje chyba schodzą, panią Natalię Ślizowską. Będą też liczne promocje książek i wydarzenia towarzyszące i tym jednym z tych wydarzeń towarzyszących, na które też chciałabym zwrócić Państwa uwagę, to są wycieczki w Połodzi, które zorganizowaliśmy dla Państwa w dniu jutrzejszym z przewodnikiem. Ja tu dostałam sygnał od mojego informatyka, że tam Państwo rozbiliście bank i już się zapisaliście bardzo licznie na te wycieczki. Dostaniecie jeszcze Państwo w dniu dzisiejszym maila, gdzie należy się stawić, ale to będzie wszystko tutaj na terenie Uniwersytetu Łódzkiego i te wycieczki, proszę Państwa, startują jutro, jedna grupa o 11:00, druga o 14:00. Ale proszę Państwa, nie mogę wspomnieć, czy też nie mogę zapomnieć, otwierając nasz szósty Kongres Politologii,
o wydarzeniu, które jest naszym wydarzeniem flagowym, jeśli idzie o wydarzenia towarzyszące, a tym wydarzeniem, proszę Państwa, jest pierwsze Forum Współpracy Akademicko-Samorządowej. Wydarzenie to organizujemy we współpracy z Urzędem Miasta Łodzi, Stowarzyszeniem Łódzki Obszar Metropolitalny oraz Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bezpośrednio po zakończeniu ceremonii otwarcia zapraszam wszystkich przedstawicieli władz samorządowych, władze Uniwersytetu Łódzkiego i zaproszonych gości właśnie na to forum. Bardzo dziękuję naszym sponsorom, bardzo dziękuję partnerom i całemu mojemu zespołowi, który bardzo ciężko pracował i pracuje, aby ten kongres mógł się odbyć. Zaangażowanie i praca tych ludzi są kluczowe dla realizacji tego przedsięwzięcia. Z tego miejsca chciałam wspomnieć przede wszystkim doktora Pawła Stępnia, pana profesora Macieja Poca, także całe kolegium dziekańskie. Dziękuję wam za zaufanie, którym mnie obdarzyliście i że tylko przyjmowaliście moje raporty. I dziękuję wszystkim z państwa, dziękuję tym, którzy do mnie dzwonili, wysyłali SMS-y, pytali: Agata, pomóc ci w czymś. Naprawdę było to bardzo ważne. I to nie były tylko osoby z Uniwersytetu Łódzkiego, proszę Państwa, to były osoby z całej Polski i za to Państwu bardzo, bardzo dziękuję. Jestem przekonana, że nasze panele dyskusyjne, warsztaty będą inspirujące i owocne i będą także owocowały w nawiązywaniu wielu ciekawych i cennych kontaktów. Życzę Państwu inspirujących i owocnych obrad kongresowych. Niech nasze wspólne wysiłki przyczynią się do rozwoju politologii. Bardzo Państwu dziękuję i zapraszam teraz na obiad.